Popularność słynnych diet odchudzających cud ma swoje określone miejsca w roku kalendarzowym. Pierwszy taki moment to jest okres karnawału, kiedy po okresie świąt chcemy wcisnąć się w naszą sukienkę, która okazuje się nie być z gumy. Drugi okres to jest wiosna, kiedy wyciągamy z szafy nasze letnie ubrania i okazuje się, że skurczyły się chyba podczas zimy, a te nadprogramowe kilogramy powodują, że nie jesteśmy w stanie się w takie ubrania wcisnąć. Kolejny okres to jest okres lata, kiedy jesteśmy tydzień, dwa tygodnie przed wyjazdem nad morze i chcemy korzystnie wyglądać na plaży. Nie ma tak naprawdę diety cud i to jest straszna informacja, myślę, dla wielu osób, a szczególnie wiele kobiet wie, podejmując rękawice odchudzania, że nie ma diety, która by się sprawdziła skutecznie raz na zawsze. Z czym to jest związane? Każda dieta ma określony swój czas. My sobie wyznaczamy czas. To będzie tydzień do ślubu koleżanki, do mojego ślubu, do wyjazdu na wakacje. Natomiast zdrowa dieta powinna być rozłożona w czasie. Powinna być naszym sposobem myślenia, naszym sposobem życia, a nie takim okresem, który musimy tylko przetrwać, żeby wcisnąć się w ulubione spodnie czy wymarzone bikini. Kolejna ważna rzecz to jest niecierpliwość. Zdrowe odchudzanie polega na tym, że nie powinniśmy schudnąć niż pół kilograma tygodniowo. Natomiast my oczekujemy diety cud. 8-10 kg w ciągu tygodnia to są diety, którymi kuszą nas różnego rodzaju magazyny. Kolejna ważna rzecz przy dietach odchudzających to są diety monotematyczne, czyli na przykład przez tydzień jemy tylko ser biały albo tylko dietę kapuścianą. Oczywiście 5 dnia jedząc to samo już nam się odechciewa tego jeść i przestajemy jeść cokolwiek i wtedy widzimy spektakularny spadek masy ciała. Niestety nie jest to reguła, niestety nie jest to dobra zasada, ponieważ wcześniej czy później i tak wracamy do swoich starych nawyków żywieniowych. To, na czym powinna polegać zdrowa dieta odchudzająca, powinna być ona oparta na piramidzie zdrowego odżywiania. Powinny w tej diecie być wszystkie produkty, które w tej piramidzie są. Najważniejsze to nie zmieniać nawyków żywieniowych z dnia na dzień. Najważniejsze to nie dostawać od dietetyka gotowego jadłospisu, który przybijemy sobie gwoździem do lodówki i zaczniemy go stosować. Bo tak naprawdę nasze nawyki żywieniowe powinny być modyfikowane zgodnie z naszym przekonaniem, zgodnie z naszym sumieniem, zgodnie z naszym żołądkiem, które powinno wszelkie zmiany akceptować w cudzysłowie razem z nami. Jeżeli pierwszym krokiem do zmiany naszych nawyków żywieniowych będzie nauczenie się jedzenia drugiego śniadania, to traktujmy to w kategoriach dużego sukcesu. Nauczmy się potem jeść 5 posiłków. Nauczmy się wybierać zdrowsze produkty, nauczmy się jeść mniejsze porcje. To są kolejne kroki, które służą zmianie nawyków żywieniowych. Tak jak mówię, wszystko powinno być robione metodą małych kroków. Czasem możemy zobaczyć, że to jest mały krok, mała zmiana, ale wielka różnica dla naszego organizmu. Dlatego nigdy nie daję swoim pacjentom gotowych jadłospisów, takich, gdzie mają napisane, że w środę o 15 muszą zjeść grillowanego łososia, bo mogą na to nie mieć ani ochoty, ani możliwości, ani pieniędzy, ani wielu innych czynników, które spowodują, że taki produkt mogą zjeść. To oni są panem swojego sukcesu, to oni muszą zadecydować, co są w stanie zmienić, żeby te nawyki żywieniowe były trwałe i zgodne z ich przekonaniami. Jest to proces trudny, jest to proces, który wymaga poznania samego siebie. Powinniśmy być ciągle motywowani, dlatego w procesie zdrowego odchudzania niezwykle ważne jest wsparcie, zarówno wsparcie rodziny, wsparcie najbliższych, ale również dietetyka czy diet coacha, który będzie tą energię pozytywną u osoby odchudzającej wzmacniał, bo jak wiemy, jak wiele osób, które przechodziły wiele diet odchudzających, momenty zatrzymania się wagi i braku spektakularnego spadku kilogramów nadchodzą i ważne jest wtedy wytłumaczenie fizjologicznie, dlaczego coś takiego się dzieje i wspomóc taką osobę odchudzającą, żeby nadal przestrzegała zasad zdrowego odchudzania, nim znowu powróci z efektem jojo.